Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Pan Lenny Lombardi, prezydent wielokulturowej stacji radiowo-telewizyjnej Chin, na której nadawany jest również nasz program, zwrócił się do nas z prośbą o przekazanie Państwu informacji, jakie 26 sierpnia opublikowało Stowarzyszenie Kanadyjskich Rozgłośni Radiowych i Stacji Telewizyjnych. Chodzi o wyniki badań, według których ze względów ekonomicznych do pół roku może zostać zamkniętych aż 50 radiostacji, a w ciągu następnego półtora roku swą działalność może zakończyć kolejnych 50 rozgłośni. Zaś w okresie od roku do lat 3 ten sam los może spotkać ponad 40 z 94 lokalnych stacji telewizyjnych. Najbardziej zagrożone są radiostacje nadające na falach AM, tak samo jak rozgłośnie niezależne i lokalne oraz stacje telewizyjne mniejszego zasięgu, działające w różnych miejscach Kanady. Oto fragment znajdującej się w artykule wypowiedzi Lenore Gibson, przewodniczącej Rady Dyrektorów Canadian Association of Broadcasters. Kanadyjska prywatna telewizja i radio znajdują się w kryzysie. Bez natychmiastowej reakcji w ciągu najbliższych 3 lat w Kanadzie nastąpi fala likwidacji lokalnego radia i telewizji. Wiele społeczności etnicznych zostanie pozbawionych dostępu do lokalnych mediów i bardzo wyraźnie zmniejszy się różnorodność wiadomości i programów niemal we wszystkich środowiskach etnicznych w Kanadzie. Kilku informacji na temat ewentualnych poczynań w sprawie ochrony mediów etnicznych oraz apelu skierowanego do Kanadyjskiego Komitetu Radia i Telewizji o dofinansowanie tych mediów udzieli Państwu prezydent stacji Chin, Lenny Lombardi. So the CAB report suggests that because of COVID-19, over the next 3 years, as many as 200 radio stations may be forced to close, with perhaps another 100 television stations across Canada forced into closure because of the results of COVID-19 and the dramatic decline in revenues. And this report is sort of a wake-up call to the industry and also to the government and the CRTC that if we want to preserve Canadian identity through a local news and journalism, that the government needs to step up and help this industry because, you know, we are under siege. We're under siege by competitive sources that have never been part of our reality in the past, with online internet and so many multiple sources of information. But that all threatens local news and information. And that's what the Canadian broadcasting system is all about. But in particular, what concerns me the most is that multicultural broadcasters are at greatest risk. They were identified as the most vulnerable
and that they are the ones that are in perhaps most need. And the importance of multiculturalism can't be overstated with respect to broadcasters, because they are the backbone of multiculturalism, the pillar of multiculturalism in Canadian society. And through the Canadian Broadcast Act, are compelled to reflect the cultural diversity of our country. And that's what ethnic broadcasters do. And unfortunately, ethnic broadcasters are at great risk of closure due to COVID. So I'm encouraged that this report suggests to the government and the CRTC some great initiatives to help these stations through grants and other financial initiatives, which I think is a very, very important move. And if we all cherish and want the preservation of the Canadian broadcast industry, this is the move and this is the time to make that decision to go forward.